Cześć wszystkim, w tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować układ. Jest to tak zwany rejestr przesuwny. Tak on wygląda, malutki. DM7416-4N. I teraz to jest normalny scalaczek, ale do czego on, co on w sobie zawiera? Powiem Wam tak, jest on 8-bitowy i każdy z tych bitów, który chcecie tutaj przechować, jest zbudowany, znaczy jest przechowywany w tak zwanym przerzutniku. A co to jest przerzutnik dla osób, które no, nie miały styczności, bądź dopiero zaczynają, czy to studia informatyczne, czy elektroniczne? Przerzutnik jest to urządzenie, które pozwala na przechowywanie po najmniejszej ilości informacji w komputerach, w tym wypadku bitu. Jeżeli teraz połączycie ze sobą te przerzutniki, na przykład weźmiecie sobie 16 przerzutników, to możecie sobie stworzyć takie coś jak rejestr 16-bitowy, a jak 32, to macie 32-bitowy rejestr. Jeżeli nie wiecie, co to jest rejestr, no rejestr jest często używany, jak programujecie na przykład w assemblerze, czyli na niskopoziomowym kodzie, i na przykład macie procesor lub mikrokontroler i na przykład wyobraźmy sobie, że chcecie wykonać jakieś zwykłe dodawanie i teraz wartości pobieracie do rejestru z pamięci i potem wynik na przykład jest zapisywany w akumulatorze. Więc akumulator, rejestr, te wartości zapisuje oczywiście, są zachowywane w bitach i właśnie w przerzutnikach. Drugie zastosowanie na przykład przerzutników to na przykład oprócz tych rejestrów przesuwnych to jeszcze pamięć statyczna, SRAM. Ona jest stworzona z przerzutników, a z pamięci statycznej właśnie tworzone są te właśnie rejestry w mikrokontrolerach czy procesorach, na przykład Intel i7. I do czego posłużyć może ten rejestr przesuwny? Powiem Wam tak, rejestr przesuwny, wyobraźmy sobie, że macie mikrokontroler i macie tylko dostępne 3 wyjścia z niego, 3 porty macie dostępne, na których chcielibyście na przykład sterować 8 diodami, żeby się 8 diod jednocześnie zapalało w różnej konfiguracji. Czyli na przykład chcielibyście zastosować 8 bitów, tak? Jakąś konfigurację, czyli zapisalibyście tutaj ze swojego mikrokontrolera za pomocą tych trzech wyjść te 8 bitów, bo 2 do potęgi 3 daje nam 8 kombinacji. Zapisujecie sobie te bity tutaj. Tutaj pod wyjścia podłączacie te diody na przykład, które mają się zapalać. Natomiast jak to działa? Jeżeli wchodzi tutaj bit, tutaj są przerzutniki w środku RS. Nie będę się dzisiaj zagłębiał, co to są przerzutniki RS, bo mamy jeszcze inne typy przerzutników, mamy D i tak dalej. Ale tak jak mówię, po prostu jak informacja, bit informacji wchodzi, w tym wypadku mamy do czynienia z rejestrem przesuwnym, tak zwanym serial in i parallel out, czyli mamy takie coś, że szeregowo wchodzą bity do niego i równoległe, czyli za jednym zamachem wszystkie informacje są zapisywane, czy tam idą dalej. Czyli mamy szeregowo, wchodzi bit po bicie, a równolegle są wysyłane. Oczywiście to działa z sygnałem zegarowym, czyli jest to układ synchroniczny. Ale oczywiście też posiadamy przerzutniki, które są asynchroniczne. Ale tak jak mówię, więcej o przerzutnikach i co to jest, to powiem w jednym z następnych wideo. I oczywiście pokażę jakiś później projekcik, jak zastosować ten rejestr przesuwny na przykład we własnym projekcie. No i tak jak mówię, no chciałem Wam to zaprezentować, bo jest to bardzo ciekawe urządzenie, podstawowe urządzenie, jeżeli chodzi o elektronikę i informatykę. Tak wygląda zwykła obudowa DIP firmy Fairchild Semiconductor akurat w tym wypadku. I w środku są zwykłe przerzutniki, które są, jak to się mówi, przechowują najmniejszą porcję informacji. I są stosowane oczywiście w obecnych procesorach i mikrokontrolerach.
To wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się i miłego eksperymentowania. Hej.